Orzechowy tort z kremem maślanym. Zaczynamy od zmielenia orzechów włoskich maszynką do mięsa. Następnie przygotowuję tortownicę, na której będę piekł biszkopt orzechowy. Smaruję dno i boki margaryną, a następnie posypuję bułką tartą. Białka ubijam mikserem na najwyższych obrotach na sztywną pianę. Następnie powoli, stopniowo dodaję cukier i ubijam dalej, aż białka będą się błyszczeć. Białka przekładam do dużej miski, w której będę mieszał wszystkie składniki. Teraz zmniejszam obroty miksera i dodaję po jednym żółtku. Ciągle ubijając, dodaję łyżkę kawy mielonej. Teraz sypuję powoli kakao i proszek do pieczenia. Na sam koniec, ciągle mieszając łyżką, wsypuję powoli partiami zmielone orzechy włoskie. Ciasto przelewam do wcześniej przygotowanej tortownicy i wstawiam do nagrzanego piekarnika na około 35 minut i piekę w temperaturze 180 stopni Celsjusza. W międzyczasie w 1/4 szklanki wrzącej wody rozpuszczam łyżeczkę kawy rozpuszczalnej. Teraz przechodzę do przygotowania kremu maślanego. Miseczkę z jajkami ustawiam na garnku z gotującą się powoli wodą. Wsypuję cukier i ubijam mikserem na najwyższych obrotach, aż jajka kilkukrotnie zwiększą swoją objętość. Mi to zajęło około 12 minut. Następnie tak powstałą masę jajeczną odstawiam do wystygnięcia. Co jakiś czas mieszam ją łyżką. Masło o temperaturze pokojowej ucieram mikserem na puszystą masę. Do utartego masła dodaję stopniowo po jednej łyżce ubite jajka. Ucieram dalej aż do wykorzystania całej masy jajecznej. Ciągle ucierając dodaję po łyżce wystudzonej kawy. Na sam koniec dodaję łyżkę spirytusu i masa gotowa. Przechodzę do wkładania tortu. Wystudzony biszkopt orzechowy przecinam na mniej więcej 3 jednakowe blaty. Na pierwszą część biszkoptu nakładam połowę kremu, wyrównuję i przykrywam drugim blatem. Jedną dużą łyżkę masy zostawiam do wysmarowania boków, a resztę wykładam na drugi blat, wyrównuję i przykrywam ostatnim biszkoptem. Wyrównuję boki ciasta i na koniec wierzch tortu smaruję obficie tężejącą polewą czekoladową. Jak zrobić polewę czekoladową, możecie zobaczyć na innych moich filmach. Tort przechowuję w lodówce. Najlepiej smakuje następnego dnia, gdy się go ogrzeje do temperatury pokojowej. Dziękuję za obejrzenie filmu. Proszę o subskrypcję, komentarze i oceny.